Dzisiaj chciałam wprowadzić Państwa w tematykę praw pacjenta. Z pewnością każdy z nas był, jest bądź będzie pacjentem. Dlatego tak ważna jest świadomość prawna w tym zakresie. Musimy wiedzieć, że obowiązujące przepisy prawne zapewniają nam wiele praw jako pacjentom. Z pewnością, kiedy zostają nam udzielane świadczenia zdrowotne, na przykład w trakcie trwania hospitalizacji bądź w trakcie wizyty lekarskiej, nie myślimy o tym, że właśnie realizowane są prawa pacjenta. Tym bardziej nie zastanawiamy się, czy zostały one naruszone. Zazwyczaj taka refleksja przychodzi do nas kilka bądź kilkanaście dni później. W mojej ocenie ważnym jest jednak, by mieć świadomość prawną w tym zakresie. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyróżnia szereg praw pacjenta. W mojej ocenie fundamentalnymi są jednak dwa kluczowe. Pierwsze prawo pacjenta, na które szczególnie chciałam zwrócić uwagę, to prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Drugim prawem pacjenta, w mojej ocenie również bardzo ważnym, jest prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez organ władzy publicznej, jakim jest Rzecznik Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta, co do zasady, będzie prowadził postępowanie wyjaśniające, jeżeli otrzyma informację, że mogło dojść do takiego naruszenia. Tak więc bardzo ważne jest, by osoba, która podejrzewa takie naruszenie, zawiadomiła o tym rzecznika. W takim zawiadomieniu bardzo ważne jest, by uprawdopodobnić, że doszło do naruszenia praw pacjenta. Rzecznik po przeprowadzeniu postępowania wyda decyzję, w której stwierdzi naruszenie praw pacjenta bądź nie stwierdzi naruszenie praw pacjenta. Oczywiście wszystko będzie się działo w odniesieniu do konkretnego prawa pacjenta w konkretnym stanie faktycznym. Co istotne, Rzecznik Praw Pacjenta ma również uprawnienie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego bądź też nałożenia sankcji służbowych, na przykład na lekarza, który dopuścił się naruszenia praw pacjenta. Szczególnie ważnym jest, że ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje możliwość wypłaty stosownego zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta na podstawie artykułu 448 Kodeksu Cywilnego.